Dzień dobry. Film jest o tym, jak zrobić ciasto drożdżowe metodą dwufazową na ciepło. Więc jak widać, podgrzałem mleko, dałem tu szczyptę soli i troszkę cukru, niedużo, może tak niecałą łyżeczkę, małą. Chodzi o to, żeby w ciepłej wodzie rozpuściła się ten sól i z cukrem. To musi być ciepłe, ale nie gorące, żeby drożdże, które teraz dodam, tak, żeby się nie spaliły, delikatnie mówiąc. Mieszam dokładnie wszystkie składniki, znaczy cukier, drożdże, mleko i szczyptę soli, jak powiedziałem. Mieszam, muszę to rozpuścić, żeby się ładnie rozpuściło, widać. Powoli, mamy czas, nie ma co się z tym spieszyć. Chodzi o to, żeby to było dokładnie zrobione. Tutaj cierpliwość jednak popłaca w tym wypadku. Cierpliwość popłaca, powoli. Nie przyspieszam tego procesu na potrzeby filmu. Ze względów takich, że to musi być jednak, musimy dochować procedury. Powoli. Ja robię to tak jak zawsze. Sprawdzam dokładnie, czy jest wszystko w porządku. Czy nie ma jakichś grud nierozmieszanych. Tak, przez chwilę może być cicho, ale sprawdzamy dokładnie, czy to jest dokładnie zrobione. Poświęcam zawsze tyle samo czasu produkcji ciasta drożdżowego, ze względu, żeby mi zawsze wyszło. I teraz tak, mamy rozpuszczony w mleku cukier, sól i drożdże, tak. Dodajemy do tego teraz raptem, ja to zawsze na oko, to nie ma. Chodzi o to, żeby mąka, jeśli mąka jest mocna, to dodajemy w zależności od mocy mąki, tak? Ja zawsze używam mąki 650, tak jak jest napisane w książce dla piekarzy i ciastkarzy z dawnych lat. No jak widać, dodaję, dodaję. Chodzi o to, żeby uzyskać pewną konsystencję, która pozwoli nam na sukces w robieniu rozczynu, jak na razie. Jeszcze nie ma mowy o cieście całym, tylko o rozczynie. Chodzi o to, żeby konsystencja była nie w sam raz, nie za luźne, nie za gęste, ale w sam raz. Tak, teraz szczyptę wystarczy dodać. I sądzę, że już będzie dobrze. Jak widać, warto się zaopatrzyć w skropkę tak zwaną. Ja tu używam taką z jakiejś tam firmy, nieważne z jakiej firmy. Może to być również karta bankomatowa wymyta bez tych wszystkich chemicznych rzeczy. Chodzi o to, żeby to było zdrowe. Obcieram sobie paluszka z tego ciasta. Sądzę, że już jest konsystencja dobra, natomiast proszę zauważyć, co ja robię. Po prostu każda ilość tego rozczynu jest ważna, żeby jednak zachować tą oszczędność. Łatwo wyrzucić coś do śmieci, natomiast trzeba zachować, jak to się robi normalnie w ciastkarni. O, proszę zobaczyć, jak ładnie. Rozczyn jest troszeczkę luźnawy, ale nie szkodzi, nic mu się nie stanie. Jeszcze mogłem troszkę mąki dostać, ale oczywiście na koniec obsypujemy to mąką, żeby po wierzchu była mąka. Chodzi o to, żeby się skórka nie zsuszyła, tak? Proszę zobaczyć. I tak wykonany rozczyn dam do piekarnika, dokładnie mam zagrzany piekarnik 50 stopni,
Daje to raptem na no tyle co umycie rąk i tak jeszcze może do 3 minut, no z 2 minutki to jest góra, żeby był nabrało ciepła miska i roszczy. Chodzi o to, żeby w odpowiedniej temperaturze te drożdże mogły się rozwijać, tak? No i zazwyczaj to wkładam do przykrywam to, zaraz pokażę, co zrobię, bo teraz właśnie w tym momencie to dam do pieca na chwilkę. Mam piekarnik podgrzany. Jak słychać, jest wsadzone do pieca. Podgrzewamy. A w tym czasie ja po prostu sobie myję ręce z tego, no bo przecież trudno chodzić, cokolwiek zrobić w międzyczasie. I w tym czasie przeznaczam, żeby to się podgrzało lekko w tej misce. Tak. Wycieram sobie rączki. Wycieram sobie rączki. I sprawdzam, co tam się dzieje. Czy się zagrzało odpowiednio? No tak. Miska już się zagrzała. I teraz robię taki trik. To jest oczywiście powszechnie znany trik. Każdy to robi lub powinien robić, że przykrywamy to ściereczką i odstawiamy do rośnięcia. Ja zazwyczaj to odstawiam na 40 do godziny czasu. Musi być oczywiście odpowiednia temperatura w pomieszczeniu. Najlepiej, jeśli to jest między 20 a 25 stopni. Wtedy gwarantuje to dobry rozrost, rośnięcie roszczynu. Ciąg dalszy, potem jak wyrośnie roszczyn. Minęło prawie 50 minut i patrzymy, jaki jest roszczyn. Zasadniczo tak wygląda. Musi być wyrośnięty co najmniej 2,5 raza. Tak? To, co było na dnie. I lekko zapadnięty. Wtedy wiadomo, że roszczyn jest dojrzały. Tak? Co teraz robimy? Tutaj mam już podgrzane jajka z cukrem i z pozostałą ilością soli. Ja to lekko ubijam. Można to oczywiście tylko wymieszać, tak żeby mniej więcej cukier się troszeczkę rozpuścił. A później to wszystko wygrzebujemy, podgrzewamy przed dodaniem do rozczynu. Podgrzewamy. Niech to będzie ciepły do 42 stopni. To trzeba palcem dotykać, jak się kąpie niemowlaka w wannie, prawda? Wsadzamy w tym wypadku łokieć, a tutaj palec i wtedy jak on jest za gorący, no to wiadomo, to nie może być za gorące również. Także bardzo proste. Będziemy korzystać również ze skrobki. O tak. To wlejemy sobie tutaj do środka. Wygrzebiemy, pozostałoby za dużo jajeczek, tak? Wygrzebujemy ładnie, wygrzebujemy. Tam jest pełno. Jeszcze jajek w tym kubku. Oczywiście można to sobie dowolnie, czym się chce, podgrzewać, komu wygodniej jak. Natomiast ja korzystam z tego, co widać, bo dla mnie jest to dość wygodne, jak na warunki domowe. W ciastkarni to się troszeczkę inaczej odbywa, ale taka sama jest procedura. Jedynie naczynia są troszkę większe. Do tego wsypujemy pozostałą część już mąki, całość, tak, puste. Skrobka na bok. I co teraz robimy? Teraz będzie jeden z ważniejszych momentów produkcji ciasta drożdżowego. Mieszamy, oczywiście mieszamy. Ja to robię, można użyć do tego miksera, jak ktoś nie ma siły. Naprawdę jest ciężko to wymieszać rękami, ale ja to zazwyczaj robię ręką. Przy okazji człowiek troszeczkę wyrobi sobie mięśnie, tak? Także proszę zobaczyć, tak. Ja to mieszam dopóki w misce, dopóki mi się to fajnie nie wymiesza z mąką. Jak już się troszkę wymiesza, wyciągam sobie na stół
wygrzebuję resztę. Muszę zobaczyć, jak to wygląda. Tak dobrze wygląda. Wygrzebuję wszystko z. Skrobka jest bardzo przydatne narzędzie. Bardzo przydatne narzędzie jest skrobka. Wygrzebuję wszystko z miski. Nic na dnie nie zostaje. Wszystko jest potrzebne, bo to później będziemy jeść wszystko. Przecież tu jest mąka, drożdże, jajka. Wszystko tutaj jest wymieszane. Zrobiła się sobie piękna masa. Tak, proszę zobaczyć. Prawie czysta miska. Ona się nam jeszcze przyda. Jak to wymieszamy, to to trafi z powrotem do miski do rośnięcia następnego. Także to zaczynamy mieszać. Mieszamy. Chodzi o to, żeby się fajnie to rozmiesiło. Do jakiego momentu to mieszamy? A no do takiego momentu, jak przestanie od ręki odchodzić i poczujemy, że już jest to jednolita masa. No na razie to jest jeszcze troszeczkę trzeba dać wysiłku. Oczywiście ten proces przyspieszy mikser, tak? Tylko też warto to robić nie na jakichś szybkich obrotach, bo ciasto jest mocne, ciężkie i możemy albo zepsuć mikser. Oczywiście używamy do tego taki łokieć, czy jakby to tam, nie pamiętam jak to się nazywa, żeby to powoli się mieszało. Ja to robię dość szybko i dynamicznie, ze względu na taki, że tak najlepiej to robić. Mniej się człowiek po prostu męczy. O, już jest lepiej. Proszę zobaczyć. Ciasto się wygładziło, tak? Widać? Proszę zobaczyć, jak ładnie się zrobiło. Wygładziło się. Ale jeszcze zrobimy dla pewności, żebyśmy mieli pewność, że to się dobrze wymieszało, tak? Oczywiście używamy do tego czasami, jak się troszeczkę tak lekko klei, to warto wziąć troszeczkę mąki, podsypać i wtedy na koniec można sobie jeszcze taką gulkę fajną zrobić. No widać? Ładna guleczka. I co z tą gulką robimy? Ładnie ją jeszcze wygładzić, tak? Teraz tak, na koniec tego procesu podsypujemy dno mąką. Nie musi być tak dużo, tak żeby chociaż na dnie tam coś było. Wsadzamy do środka. Ugniatamy mocno. Nie boimy się tego słowa. Ugniatamy mocno. Aż za bardzo, widać? Aż wbijam w to palce. I co robimy? Tak jak z roszczynem. Również bierzemy troszkę mąki, podsypujemy. Również ta sprawa ze skórką, żeby to za bardzo się tak ta skórka nie zeschła. No i oczywiście, jak zwykle, co robimy? Wiadomo, ściereczka. To za chwilę oczywiście znów trafia do, wiadomo gdzie trafia, na podgrzanie, do piekarnika. 2 minuty. Jeszcze nie wyłączamy wideo, bo dajemy do piekarnika, niech się podgrzewa. A w międzyczasie oczywiście myjemy znowu rączki, tak? Rączki myjemy. Wszystko warto wymyć, żeby to było na bieżąco, bo później końca nie widać mycia w kuchni. Gospodyni przyjdzie, zacznie coś gotować, zupy, kotlety lub coś, no to wtedy już po prostu w każdej kuchni braknie miejsca i porządku. Rączki już wymyte. Podgrzewamy jeszcze troszeczkę, chwilę w piecu. Tak. I odstawiamy oczywiście do rośnięcia na następny okres. Teraz tu jest ważna rzecz. Na jak długo? Zazwyczaj obserwujemy.
jeśli mi wyrośnie w tym pojemniku 10, tak, do tego momentu ja wiem, że już jest dobrze, tak? Natomiast średnio 40 do 60 minut. Po 60 minutach zazwyczaj z automatu zaglądam i patrzę, czy jest w porządku. I wtedy można. I wtedy co będziemy robić? No to już będzie w następnej części oczywiście, tak? Minęło 60 minut. Ciasto jest wyrośnięte. I teraz do niego dodamy co? Masełko z olejkiem waniliowym lub jakimkolwiek ktoś sobie życzy. Ja to zawsze robię w ten sposób. Dodaję w ten sposób. I oczywiście zawsze przydatna jest skrobka. Wyskrobujemy to wszystko. Wszystko jest ważne, tak? Zawijamy ciasto i wyciągamy. Wyskrobujemy wszystko z miski. Miska już nie będzie potrzebna, bo teraz zostanie już tylko formowanie produktów. Teraz najważniejszy proces i najważniejszy tak naprawdę. W tym czasie wielu ludzi się zniechęca, bo myśli, że się robi ciapa i z tym się nie da nic zrobić. Nieprawda. Da się zrobić, tylko trzeba troszeczkę cierpliwości. Najlepiej to sobie wtedy, jak ktoś nie ma tylko cierpliwości ręcznie, to rzeczywiście, o teraz sobie przypomniałem, jak się nazywało, hak. Można użyć haka do miksera, wtedy on nam to ładnie wszystko wymiesza. No i zaczynamy. Teraz się to będzie wszystko rozmębłać, ale nie ma co się tym przejmować. Oczywiście nie będziemy tego przyspieszać. Od czasu do czasu coś będę mówił, ale widać, co się tutaj odbywa. Teraz to już można. Ktoś, kto pierwszy raz robi takie ciasto i ręcznie to robi, to powiedział: o, jaka ciapa. Przecież to nie jest w stanie się połączyć. A jednak się okazuje, że się da to połączyć. Po prostu. Powoli, powoli i to wszystko się wchłonie. No, już się wchłonęło dużo. Teraz zobaczycie, jak to będzie fajnie wyglądać. Oczywiście przyda nam się za chwilkę skrobka, żeby to masełko ze wszystkich stron zebrać. O, teraz się przyda skrobka. I już nie ma takiej ciapy. Widać? Tak. I teraz szybkimi ruchami z powrotem, tak jak ostatnio. Kto ma ile wprawy, tak szybko to zrobi. Proszę. Dokładnie idzie. Czasami trzeba to szybko robić, wtedy fajnie się to. No i przez cały stół jedziemy, żeby się wchłonęło całe masło, tak? Ciach, ciach, ciach. No i już jest gotowe. Gotowe. Za chwilę ja to podzielę sobie na kawałki. I zrobię z tego dzisiaj bułeczki na przykład. Same bułeczki lub może chałkę jeszcze. Zobaczymy. I zaraz to osobny film jeszcze nagram na to. Teraz już ostatni proces formowania ciasta. Na przykład możemy zrobić chałeczki. Właśnie robię chociaż jedną chałeczkę
Zrobienie chałeczki jest bardzo proste. Robimy takie sulki. 4 może być. Niektórzy robią z 6, ale ja zrobię z 4. Łączymy w ten sposób. Bardzo proste. I ciach, 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 ciach. I już mamy ładną chałeczkę. Tak? Dajemy ją na blachę. Chałeczki. Na blaszce to wygląda w ten sposób. To pójdzie do pieca dokładnie na 60 minut. Jak wyrośnie po 60 minutach, do pieca idzie na 15 minut w temperaturze 165 stopni. No to tyle. Później pokażemy jeszcze chwilkę, jak będzie wyglądał wypiek cały. Ciasto w piekarniku rosło 50 minut dokładnie, a żeby było ciepło, to nawet po 40 minutach, jakbym wyciągnął, to już by było w sam raz. Teraz wystarczy tylko posmarować białkiem lub jajkiem z mlekiem i solą. Taką miksturkę robię. I smarujemy, żeby to ładnie chodziło, wyglądało, tak? Chałka się troszeczkę rozrosła, bo nie przewidziałem, że zbyt duża temperatura jest. Ale nie szkodzi. Bułeczki ładne wyjdą. Czasami tak jest. Trzeba czasami zerkać, bo może być sytuacja taka, że wcześniej urośnie ciasto. Na przykład świeże drożdże mamy. Różne czynniki mogą wpływać na to. Tak, teraz jest ładnie wysmarowane już. Czekamy jeszcze, aż się piec nagrzeje. Do pieca pójdzie na 15 minut dokładnie, w temperaturze 165 stopni. No dwustronne trzeba ustawić, góra-dół. Takie oznaczenie. Także jeszcze będzie krótki filmik o wyciągnięciu. Po wyciągnięciu z pieca pokażę dokładnie, jak to wygląda
jaki efekt tych czynności był. To na razie tyle. Minęło dokładnie 15 minut w temperaturze 165 stopni. I co widzimy? Zaraz pokażę. Tak wygląda wypiek bułeczki, chałka. Zaraz je rozkroję i pokażę dokładnie, jak wyglądają. Nie wiem, czy dobrze widać. Pewnie dobrze widać. Oczywiście ilość ogranicza nas tak naprawdę, jaką dużą blachę mamy, na ile się na niej zmieści, lub wielki piec, jakby był większy piec, można by tych bułek narobić powiedzmy dwa razy tyle, ale dwa razy mniejszych, tak? Możemy sobie formować jak chcemy, dowolnie. Chałka. O, tak to wygląda mniej więcej. Tak to wygląda pod takim kątem. Proszę, tak to wygląda. No i blaszka z bułkami samymi. W ten sposób. Także później po zmontowaniu filmu podam dokładny przepis składniki.